Rozwiązania modułowe poziom rozszerzony, jedna z ważniejszych lekcji. Poznacie tutaj MEK, jak rozwiązywać równania modułowe, gdzie mamy tych modułów więcej, czyli na przykład takie równania. I ten MEK później będziemy wykorzystywać na rozwiązywanie nierówności modułowych, które z kolei bardzo lubią się powtarzać na maturach i możliwe, że na waszej maturze dostaniecie właśnie taką nierówność w tym stylu. Więc niestety nie możemy zastosować MEK-u, jeżeli moduł z x jest równy a, to x jest równy a lub x jest równy minus a. No bo mamy tutaj dwa moduły, nie wiadomo, ciężko by to było zastosować, tak? Natomiast te moduły w jaki sposób musimy opuścić? I tutaj właśnie przydaje się definicja modułu, którą poznaliśmy na ostatniej lekcji. Czyli jeżeli to, co jest pod modułem, opuszczamy sobie ze znakiem dodatnim lub ujemnym, w zależności od tego, czy to jest dodatnia bądź ujemna. I spójrzmy sobie na x plus 1. Dokładnie w ten sam sposób. Możemy to opuścić ze znakiem dodatnim, a możemy to opuścić ze znakiem ujemnym. Opuścimy to ze znakiem dodatnim wtedy, kiedy to wyrażenie będzie nieujemne. Kiedy to wyrażenie będzie nieujemne? Dla x-ów większych od minus 1. Większych od minus 1. Skąd to wiem? A nawet większych bądź równych od minus 1. No bo na przykład 0, które jest większe od minus 1, tutaj to wyrażenie będzie równe 1, czyli będzie nieujemne. A dla minus 1 będzie 0, więc to jest ten punkt graniczny, gdzie to wyrażenie zmienia znak. Tak, tutaj jest ujemne, tutaj jest dodatnie. Więc to wyrażenie jest dodatnie dla x większych bądź równych minus 1, a tutaj ujemne dla x mniejszych od minus 1. I teraz analogicznie będzie z x plus 3. Opuścimy sobie to ze znakiem dodatnim lub ze znakiem ujemnym. I tutaj, gdzie, wtedy, kiedy x będą większe bądź równe od minus 3, a tutaj, kiedy x będą mniejsze od minus 3. I ten myk, o którym mówiłem, to jest podzielenie sobie osi x-ów według tych miejsc, tych punktów, gdzie te wyrażenia pod modułami zmieniają znak. Czyli zaznaczamy sobie tutaj minus 3 i tutaj minus 1. Co się stało? Powstały trzy przedziały. I w tych trzech przedziałach to i to wyrażenie pod modułem będą miały różne znaki. Tutaj oba będą ujemne, tak? Dla na przykład minus 4, które jest tutaj, to i to jest ujemne. Tutaj na przykład jest minus 2, więc to już będzie dodatnie, to jest ujemne. A tutaj jest na przykład 0 i oba wyrażenia będą dodatnie. I to jest właśnie to, co będziemy robić. Dzielić oś x-ów tak zwanymi miejscami zerowymi tych modułów, po to, aby powstały nam przedziały, gdzie definitywnie wiemy, co jest dodatnie, a co jest ujemne i w ten sposób w tych trzech różnych przedziałach będziemy mogli sobie elegancko opuszczać moduły. Tak to właśnie działa. No dobra, no to bardzo, bardzo podobne zadanie, czyli bach. Rysujemy sobie oś x-ów i zaznaczamy sobie nasze tak zwane miejsca zerowe. I to będzie tutaj minus 1, tutaj będzie to 1, tutaj to będzie 2. No i teraz tak, mamy trzy przedziały i piszemy sobie przedział numer 1, przedział numer 2, przedział numer 3. W przedziale numer 1 chodzi nam o x, które należą od minus nieskończoności do minus 1. Czyli musimy zaznaczyć, o jakich x-ach mówimy teraz. Tutaj będą x od 1 do 2, przepraszam, tutaj nie minus 1, tylko 1 oczywiście, a tutaj x od 2 do plus nieskończoności. Zauważcie, że tą jedynkę zawarłem tutaj, a dwójkę tutaj. Natomiast można to zrobić tak, że tutaj byśmy zawarli jedynkę, a tutaj dwójkę. I nie będzie to robiło żadnej różnicy dla wyniku. Żadnej. Co dalej? To równanie możemy sobie przepisać, opuszczając moduły. Gdy x są takie, to i to wyrażenie będą ujemne. Więc to ten moduł musimy opuścić ze znakiem ujemnym, żeby to było dodatnie, oraz drugi również ze znakiem ujemnym, aby było dodatnie i dostaniemy coś takiego. W tym przedziale z kolei mieści się na przykład 1,5. No i dla 1,5 to będzie dodatnie, a to będzie ujemne, więc to opuścimy tak jak jest, a to opuścimy ciągle ze zmienionym znakiem, tak jak w poprzednim przypadku. No i trzeci przypadek. Tutaj jest na przykład 3 w tym przedziale. Dla trójki to będzie dodatnie, więc opuszczamy sobie bez zmiany znaku. Równa się 3. I teraz po kolei w każdych z tych przedziałów rozwiązujemy równania, pamiętając, że x mają być z tego konkretnego przedziału. Tak? Czyli
Tutaj będzie minus 2x plus 3 równa się 3, stąd x będzie równy 0. Pytanie, czy 0 należy do tego przedziału? Tak, bo ciągle pamiętamy, że x mają należeć od minus nieskończoności do 1. Owszem, należy, więc zapisujemy sobie, że elegancko tak należy. Możemy napisać, że ok, czy coś w tym stylu. No i teraz widać, że x równa się 0, to jest pierwsze nasze rozwiązanie. Zobaczymy, co dalej. Tutaj nam się x skrócą, zostanie minus 1 plus 2 równa się 3. No to jest 1 równa się 3, co jest fałszem. No i tak jak w równaniach, jest to sprzeczność, fałsz, więc nie będzie żadnego rozwiązania. Gdybyśmy dostali 3 równa się 3, to byśmy wzięli wszystkie rozwiązania stąd, ale że dostaliśmy fałsz, no to nie bierzemy żadnego. No a tutaj mamy 2x minus 3 równa się 3, stąd x równa się 3. No i również elegancko należy do tego przedziału, więc też możemy napisać OK. Czyli podsumowując, z tego przedziału dostaliśmy x równa się 0, a z tego przedziału dostaliśmy x równa się 3. I tak brzmi nasza oficjalna odpowiedź do tego zadania, które mogłoby się pojawić na maturze. Chociaż na razie jest trochę za prosta, no ale trochę trudniejsze mogłoby się spokojnie pojawić. No dobra, a co teraz, jeżeli tych modułów będą 3? Robimy dokładnie to samo. Dzielimy, kreślimy sobie oś K i zaznaczamy te miejsca zerowe tak zwane, czyli tutaj to będzie 1, tutaj to będzie minus 1 i tutaj to będzie 3. Natomiast przedziałów dostaliśmy teraz 4. Zawsze będzie ich o 1 więcej niż tych modułów, jeżeli będą na różne oczywiście. No dobra, czyli robimy dokładnie to samo. Pierwszy przedział x należy mu od minus nieskończoności do minus 1. No i teraz wszystko będzie ujemne, więc wszystko opuszczamy z przeciwnym znakiem. Minus x plus 1, minus x minus 3 równa się 5, stąd minus 3x. Tu nam się skróci elegancko, tutaj będzie plus 3 równa się 5, stąd x równa się minus 2 trzecie. Dostaliśmy takie rozwiązanie, minus 2 trzecie. Pytanie, czy to należy do tego przedziału? Minus 1, minus, źle, minus nieskończoność, minus 1. Nie należy, więc piszemy, że nie należy. Można dać jeszcze komentarz. Odpada, jak zawsze pisał mój profesor w liceum. W ten sposób pokazujemy egzaminatorowi, że wiemy, że rozpatrujemy x z tego przedziału, więc jak dostaliśmy takiego x, to on się nie nadaje i wtedy egzaminator myśli, aha, ten gość wie, co robi. Przykład, przypadek numer 2, czyli x należą od minus 1 do 1. Tutaj zawieram sobie minus 1, pamiętajcie o tym. No i co? Które x będą dodatnie? Tutaj na przykład należy 0, więc to już będzie dodatnie, to ciągle ujemne. Tutaj zmieniamy znak, tutaj zostawiamy. Tutaj zmieniamy znak, równa się 5, stąd. Minus 2x plus 1 plus x plus 1 plus 3, coś nie po kolei, ale dobrze, równa się 5, więc minus x równa się, tutaj będziemy mieli 5, czyli będzie 0, stąd x równa się 0. O, elegancko. I owszem, należy do tego przedziału, tak? Czyli tutaj dla odmiany możemy napisać, że ok, że to rozwiązanie należy, więc jest spoko, bierzemy to rozwiązanie. No i trzeci przedział. X należą od jedynki do trójki. Czyli na przykład 2. To będzie dodatnie, to będzie dodatnie, to jest ciągle ujemne, równa się 5, więc zostawiamy, zostawiamy, zmieniamy znak. Czyli mamy x minus 1 plus x plus 1 minus x minus 3 równa się 5, czyli 2x minus x plus 3 równa się 5, x równa się 2, bardzo elegancko, należy do przedziału 1, 3, komentarz, że ok. No i czwarty przypadek, x należą od 3 do plus nieskończoności, wszystko opuszczamy z plusem, x minus 1 plus x plus 1 minus x minus 3 równa się 5, stąd 3x minus plus 3 równa się 5, 3x równa się 2x równa się 2 trzecie. Czyżby mi dobrze wyszło? Nie, przepraszam, tu jest plus, więc tu będzie minus, więc tu będzie 8,
Więc tu będzie 8 trzecich. No i 8 trzecich to jest 2 i 1 trzecia, a nawet więcej, 2 i 2 trzecie, więc nie należy do tego przydziału 3 plus nieskończoność. Piszemy, że odpada, skoro nie należy. No i podsumujmy sobie, co nam wyszło. Z czterech przydziałów dostaliśmy cztery rozwiązania, gdzie dwa nam nie trafiały do naszych przydziałów, natomiast dwa, owszem, trafiały. Więc podsumowując, możemy napisać, że x równa się 0 lub x równa się 2. Spójrzmy sobie na to nasze równanie modułowe. Gdybyśmy podstawili sobie 0, tutaj mamy moduł z minus 1, tutaj mamy moduł z 1, tutaj mamy moduł z minus 3. Jak sobie to wszystko dodamy, to faktycznie wyjdzie 5. I tak samo będzie z dwójką. Tutaj będzie 1, tutaj będzie 3, tutaj będzie minus 1. Moduł, jak sobie dodamy, będzie równe 5. Swoją drogą to jest dobra opcja, że jak rozwiążecie takie długie, skomplikowane równanie, które jest monotonne i łatwo się pomylić, bo jest monotonne i bo jest długie, to warto sobie sprawdzić, czy faktycznie to, co wam wyszło, ma sens dla takiego równania. No i ostatnie zadanie, dokładnie takie samo, tylko mamy tutaj bałagan. I teraz nauczymy się, co zrobić, żeby to jakoś uporządkować i móc zastosować tą metodę, którą stosowaliśmy wcześniej. Z pierwszego modułu wyciągniemy sobie 2, bo możemy. Z własności a razy b w module to się równa moduł z a razy moduł z b, tak? Tutaj sobie zamienimy znak pod modułem z własności, że a równa się minus a w szczególności a minus b równa się b minus a, tak? Bo to jest tylko i wyłącznie zamiana znaku i zamiana kolejności. Ten moduł sobie przerzucamy, żeby było wygodniej, i zamieniamy kolejność i równa się to 8. A reszta jest dokładnie taka sama. Robimy przedział, zaznaczamy miejsce zerowe, które będą równe minus 4, minus 2 i 2. Mamy znowu 4 przydziały, ponieważ są 3 miejsca zerowe. I rozwiązujemy dokładnie tak samo, tylko należy pamiętać o tym, że jeżeli będziemy zamieniać znak tutaj, no to będzie coś w stylu minus, minus x, minus 2, tak? Czyli to wyrażenie jest z minusem, więc jeszcze musimy dostawić nawias, no i to powstanie plus x minus 2, tak? W sensie, że zamieniamy po prostu znak. Jeżeli tu jest minus, to zmieniamy na plus. I rozwiązujemy dokładnie tak samo. Jak chcecie sobie rozwiązać do końca, to w tym przykładzie nie wyjdą żadne rozwiązania akurat. No, to by było tyle, a kolejna lekcja to nierówność.